Najprościej mówiąc, dwa słowa, teos po grecku, logos. Teos to Bóg, logos to słowo, ale kiedy Grecy używali słowa słowo, to rozumieli też jako naukę, jako pewną mowę, pewną wiedzę na dany temat. Ale bardzo ważne ostrzeżenie. Mówi nam Słowo Boże, że wiedza nadyma, a wiedza teologiczna szczególnie. Jak jesteś nadęty, jak chcesz zjadać takiego, że jesteś nadęty, to jest to, no jesteś duży, ale to jest takie sztuczne, sztuczna wielkość. I coś takiego jest też z wiedzą. Wiedza sama w sobie dużo nie daje. Może cię nadąć, będziesz taki nadęty, taki duży. Ale to będzie tak, jakbyś najadł się pewnych niektórych warzyw. No, tam nic nie ma w środku. To jest puste. Kiedy chcemy zdobywać wiedzę, to chcemy nie tyle zdobywać ją po to, by powiększać swój zasób informacji, ale chcemy doświadczyć objawienia. I będziemy właśnie odkrywali, czym jest to objawienie. Bo to nie jest tylko wiedza. To nie jest wiedza o Bogu. Tak jak uczymy się biologii, musimy się nauczyć, że to pochodzi z tego, ten ma, pszczółka ma takie tam czułka i to się tak nazywa i w takim, takie ma, rośliny mają takie fazy rozwojowe. To jest pewna wiedza, bardzo konkretna, która ci się przydaje, jeżeli pracujesz w danej dziedzinie. To jest tak. Tu teologia jest całkiem inną dziedziną wiedzy. Jest bliska związana z relacjami. Wejdźmy w nią, i ufam mocno, że was zachwyci. Chcemy dzisiaj przyjrzeć się takim kilku terminom, które używamy w teologii, by dobrze rozumieć, byśmy się dobrze rozumieli. Co Słowo Boże, co Kościół, co ciało Chrystusa, jakich używa słów. Kiedy zaczniemy dobrze rozumieć się słowa, między używając konkretnych słów, znać ich znaczenie, to będzie łatwiej nam później. Co to jest objawienie Boże? To pierwsza kwestia. Z łaciny to revelatio, po grecku są dwa słowa. Jest apokalipso, apokalipsis, jeszcze drugi, który nie pamiętam, chyba freneo. Te słowa greckie w łacinie to jest jedno, one zbierają te znaczenia. Co to znaczy revelatio? Odkrywać, odsłaniać zasłonę. Po grecku jeszcze takie znaczenie jest dawać zrozumienie czegoś głębokie. Czyli albo niczego nie rozumiałem, zasłona mi się otworzyła, jak w teatrze, wow, i widzę, co tam jest, albo coś już znałem, ale teraz poznaję to dogłębnie. To jest objawienie. Chrześcijanie tak rozumieją objawienie, bo ono różnie jest rozumiane na świecie. My patrzymy, jakie jest biblijne rozumienie, chrześcijańskie. My rozumiemy jako samo objawienie się Boga. Jako Boga, który sam odsłania zasłonę i daje się poznać. W tym życiu codziennym, tutaj materialnym, jesteś w stanie poznać daną rzeczywistość, na przykład kwiatka. Jestem w stanie go badać. Jestem w stanie się mu przyglądać z każdej strony. Jestem w stanie wziąć go pod mikroskop, gdybym się na tym znał, i odkryć kolejne rzeczy na jego temat. Ale w relacjach między nami tak się nie da. Jesteś w stanie drugiego człowieka obejść, zważyć, zmierzyć. Jestem w stanie Rysia na przykład zmierzyć z każdej strony. Wziąć metr jeszcze dookoła. Z każdej strony. Ale dopóki on nie odsłoni zasłony, nie zacznie mówić, nie zacznie ze mną komunikować, nie powie mi pewnych rzeczy o sobie, nie jestem w stanie tego przeniknąć. Zewnętrzny ogląd to jest tylko pewna wiedza, ale prawdziwe poznanie potrzebuje objawienia. Od strony Boga jest to jeszcze bardziej dosłowne niż w kwestiach ludzkich, bo Rysia mogę obserwować. się paru ciebie, Rysia. Mogę go obserwować i pewne rzeczy się domyślać. Bóg, jako że jest całkiem inny, jest święty, jest całkiem inny niż ten świat, on sam musi się nam objawić.
On sam musi objawić nam, jaki jest, swoje serce. Więc kiedy mówimy o objawieniu, to ono jest samo objawieniem się Boga. O właśnie. Tak to było. Objawienie Boże. Ale dobrze, idźmy dalej, by zrozumieć ten temat. Bóg, kiedy daje się, tak jak w relacjach międzyludzkich, kiedy ktoś mi przekazuje jakieś informacje, to też mówi mi o sobie. Kiedy Bóg mówi mi o sobie, kiedy daje się poznać, to udziela pewnych informacji, to jest coś więcej. To jest też wejście w relację, konkretną relację. Wzajemne obdarowanie się. Kiedy przychodzę na przykład teraz do ojca Efraima i mówię mu o tym, że muszę z nim porozmawiać i mam do niego ważne sprawy i rozmawiamy, to on się już boi. To z jednej strony przekażę mu pewne informacje. Wiesz co, musimy w przyszłym tygodniu zrobić to, planujemy wyjazd tam, idziesz do Anglii, wiesz co, nie zapomnij o tym. Ale tym rozmawianiem, wspólnym spędzaniem czasu dzieje się coś więcej. Nie tylko przekazuje się informacja, ale zawiązuje się relacja. Przynajmniej jak powinno być. Chyba, że masz szefa w pracy, robota, który tak ci sucho podaje tylko listę od twojego obowiązku i goni cię do roboty. Bóg, kiedy objawia nam się, nie przekazuje nam suchych informacji. One zawsze prowadzą do tego, byśmy weszli z Nim w głębszą relację. One zawsze mają prowadzić do tego, byśmy wzajemnie, i to jest niesamowite, bo to jest tylko w świecie osób, wzajemnie się obdarowywali. On nam, ale też my je. Dojdziemy do tego później. Moi drodzy, ważny też element. Bóg objawiając się, daje zbawienie. Bo On jest zbawieniem. Kiedy mówi się o życiu wiecznym, to jednym z takich sposobów, jak można opisywać, czym jest niebo, tak mówili starożytni. Ireneusz on opisywał to tak. My sami z siebie jesteśmy śmiertelni. Ale jeśli oglądasz nieśmiertelnego, sam stajesz się nieśmiertelny. Kiedy oglądasz i doświadczasz, jesteś w relacji z nieśmiertelnym, głębokiej więzi, ta obecność sprawi, że my będziemy nieśmiertelni całą wieczność. To objawienie, które już tu mamy, tam osiągnie swoją pełnię. Już tutaj, poznając Jezusa, poznając Boga, doświadczamy zbawienia. Będziemy widzieli, że zobaczymy sobie zaraz taką całą przegląd tego zbawienia i objawienia różnych form. Pełnia tego objawienia będzie dopiero tam, w domu Ojca. I pełnia zbawienia. Dlatego to jest z sobą powiązane. Okej? Tak tradycyjnie rozróżnia się dwa rodzaje objawienia. Tak najprościej, objawienie naturalne i historyczne. Czyli naturalne i ponadnaturalne. Co to znaczy? Bóg objawia się na dwa sposoby. Pierwsze objawienie to objawienie ze stworzenia i w stworzeniu. Naturalne się dzieli jeszcze na dwa. Taki mały podziałik. Co to znaczy? Przez stworzenie Bóg się nam objawia i w stworzeniu. Przez stworzenie, przez istnienie całego świata. Przez to, jaki On jest. Bóg przez to, że stworzył ten świat, to już przez to objawia nam siebie. Bo kiedy coś robisz, to dajesz temu metkę. Jak coś przygotowujesz, to widać, że to Ty robiłeś. Wysłałem życzenia na święta z klasztoru w tym roku i Basia mówi, chyba ojcze, Ty w tym roku pisałeś te życzenia. Ja mówię, faktycznie, wyczuła mnie już od razu. Jak coś robisz, zostaje na tym Twój odcisk, że to jesteś Ty. Bóg, kiedy coś robi, zostawia swój ślad. I to stworzenie, cały ten świat objawia nam go. Święty Paweł o tym mówi,
że ten świat stworzony objawem Boga, Jego wielkość, majestat, jaki On jest niesamowity, ale jest też objawienie w stworzeniu, czyli w nas. Cały ten świat objawia nam Boga, to, że istnieje, to jaki jest, nieskończony, skończony, ale albo i nieskończony, to są dyskusyjne kwestie, ale już bardziej nie z tej dziedziny, to już pogranicza kosmologii, teologii, ale Jego wielkość, Jego precyzja, jego wspaniałość objawia nam Boga, ale też jest objawienie w nas, w stworzeniu. Co to jest? On w nas wyznaczył takie szczególne, do nas, my jesteśmy Jego szczególnym znakiem Jego objawienia, nasze sumienie. My sami z natury tak jesteśmy stworzeni, że jesteśmy otwarci na Niego. Mamy też w sercu coś, co jest taką boską iskrą. Sumienie, coś, co prowadzi nas do Niego. Daje na pewno łączność z Nim. Już w naturze samej. Potem przychodzi łaska, to na to przyjdzie czas. Już w samej naturze. Zobaczcie, moi drodzy, na razie bazując tylko na tym objawieniu naturalnym, kiedy się patrzy na ludy pierwotne, tak jak aborygeni, jak różne ludy afrykańskie, to bardzo ciekawe jest to, jest religiologia czy religioznawstwo, które się zajmuje badaniem tych kultur, to jest ciekawe, niesamowitą rzeczą jest to, że niezależnie Afryce, Ameryce Południowej, Australii, to oni mają pewne podobne wierzenia. Wszyscy są przekonani, że istnieje jakiś stwórca. Wszyscy. Wszyscy są przekonani w tych religiach pierwotnych, że kiedyś nastąpiło jakieś coś, jakieś nieszczęście, jakaś tragedia. Coś się wydarzyło, co nazywamy grzechem pierworodnym, co zniszczyło tą naszą więź z Bogiem. Co więcej, we wszystkich religiach pierwotnych jest coś takiego, taka intuicja, że jest nazywany taki jakiś pierwszy wielki duch, jakiś Bóg, który taki pierwszy we wszystkich religiach. Nie? Gdzieś naturalne, oczywiście to potem niektóre religie są pewne wybaczenia, się nie pojawiają i tak dalej, to nie na dzisiaj wątek, ale w tym naszym sumieniu mamy już pewne objawienie. To, że zabija się źle, to, że kraść jest źle, to jest powszechne. To, że cudzołóstwo jest złe, to jest powszechne. To się stąd bierze. Bóg objawia się w stworzeniu i przez stworzenie. To jest zupełnie naturalne. O właśnie, przeczytajmy wspólnie ten piękny fragment. No, może. To bowiem, co Bogu można poznać, jawny jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił, albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty, wiekuista Jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, także nie mogą się wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu, ani Mu nie dziękowali, lecz z nich przemieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Podając się za mądrych, stali się głupimi i zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów. Paweł mówi o bogach. Tłumaczy, że to, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, że Bóg im to objawił. Poganom. Poganie mają objawienie Boga pewne. Od stworzenia świata, niewidzialne Jego przymioty, wiekuista potęga, bóstwo są widzialne dla umysłu przez Jego dzieła. Także nie mogą się wymówić od winy. Jest to widzialne. Umysł ludzki jest w stanie poznać Boga z tej natury. Do pewnego stopnia. Choć trochę. I może pobłądzić, bo jest nasza ludzka słabość. Ale może. I tłumaczy święty Paweł, że przez to, że nie poznali Boga ci poganie, że choć widzieli Jego dzieło, ale zaczęli oddawać cześć stworzeniom, to ponieśli tego konsekwencje i doprowadziło to ich do upadku. To jest objawienie naturalne.
Idziemy dalej. Ale jest, to ono nie wystarcza. Kiedy patrzymy na to, co dzieje się na świecie, to widzimy, że tam, gdzie nie ma objawienia historycznego, tam jest bardzo smutno. Tam gdzie jest pogaństwo, choć są tam pewne okruchy prawdy w tych religiach, nie? Z tego objawienia naturalnego, ale jest bardzo dużo wypaczenia. Dlatego Bóg widział i tak to zaplanował, że oprócz tego objawienia w nas, w sumieniu, w stworzeniu, potrzeba objawienia historycznego. Że Bóg musi do nas przemówić po ludzku, byśmy dobrze usłyszeli. To objawienie historyczne, nazywane też teologicznym, nadnaturalnym lub objawieniem w sensie właściwym, takim obrazówkach, to objawienie, które Bóg przynosi, bo tamto naturalne nie wystarczało. Samo otwarcie się Boga, Jego samo udzielanie się człowiekowi ludzkiej historii, które odsłania przed człowiekiem to, co jemu jest jeszcze nieznane, to jest wewnętrzną rzeczywistość Boga, jego przebaczający związek ze stworzeniem. Tak można powiedzieć pięknie teologicznie, czym jest objawienie historyczne. Bóg wkracza w naszą historię. Bóg widzi, że my sami z siebie, Paweł nazywa to szukaniem po omacku, to objawienie naturalne to jest takie szukanie po omacku Boga, nie jesteśmy w stanie. Grzech, szatan, za bardzo nas zwodzą. I potrzebuje przemówić mocniej. Jak dzisiaj zaczyna objawienie historyczne? Kiedy? Propozycje? No nie będzie jeszcze za to jedynek. Powiedzcie. Propozycja, kiedy zaczyna objawienie historyczne? Kiedy Bóg wkroczył w historię w sposób fizyczny taki? W stworzeniu świata oczywiście on wkroczył w historię w pewien sposób, ale jak wkroczył, jak zaczął się objawiać historycznie? Stary Testament, okej, a kiedy? Kilka wersji. Gorący krzew. Prędzej. Noe? Można by powiedzieć o Noe, ale Abraham jest taką osobą, którą się uznaje jako takie sedno. Bo te 11 pierwszych ksiąg, 11 pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju jest pewnym opowiadaniem obrazowym bardzo, które bardziej posługuje się symbolami. Dopiero od właśnie wersetu, od 11 rozdziału, od Abrahama zaczyna się objawienie historyczne. Z tego ścisłą tego słowa znaczenia. Bóg wchodzi w historię, wybiera jednego człowieka. Przez niego całą rodzinę, całe plemię, cały naród, aż potem wszystkich. Oczywiście wkroczył też w historię Noego i to jest jakaś forma, ale tam została ta ciągłość przerwana po Noem. Tu jest Abraham jakby, najczęściej mówi się o Abrahamie. Zobaczcie, Bóg wkracza w świat, gdzie było tylko pogaństwo. I wybiera sobie tego jednego człowieka, by zacząć mu się objawiać i wprowadzić go w całkiem nową relację z sobą. Objawia mu pewne rzeczy, krok po kroku, a przez to też relacja z nim staje się wyjątkowa. Nie może mu objawić wszystkiego. Czasami gdybyśmy chcieli przed drugim taku. Ja ci dzisiaj wszystko sobie opowiem. I w jeden dzień. No nie da się. Nie opowiesz dzisiaj wszystkiego o sobie drugiemu człowiekowi. I to jest pewna relacja. Bóg też tak robi. Kiedy się objawia, wkracza w historię, ale objawia się, to jest pewien proces. Też na ile jesteśmy na to gotowi. Przygotowuje nas, byśmy go mogli poznać w pełni. Abraham, Mojżesz, prorocy, a później mówi nam do Hebrajczyków, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał mi Bóg do ojców naszych przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez i to jest pełnia objawienia. W Synu powiedział nam wszystko. No właśnie, ale to tu ma. To przeczytajmy to z wiarą. Wielokrotnie na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.
Syn przychodząc mówi w pełni po ludzku nam o Ojcu wszystko. Objawia nam wszystko, co jest nam potrzebne. Przez Abrahama Bóg przemawiał, mówił do niego, rozmawiał z nim. Rozmawiał przez proroków, natchnienie prorockie. Mówił przez Mojżesza w krzaku. Ale w końcu Bóg stał się człowiekiem. Już bardziej prosto do nas nie mógł przemówić. Stał się człowiekiem. I żył tu z nami przez 33 lata. To jest pełni objawienia. I Słowo mówi nam jasno, że nie będzie pełniejszego objawienia. Wiemy wszystko, co nam jest potrzebne. Zaznacza Jezus, jeżeli ktoś przyjdzie następny i powie wam nowe, coś nowego, nie wierzcie. Paweł mówi, jakby ktoś wam głosił inną Ewangelię, to jest antychryst. To nie wierzcie. Nie ma pełniejszego objawienia niż objawienie w Jezusie. Tutaj Bóg objawił, pokazał nam, odsłonił zasłonę maksymalnie na tym świecie. Tam w domu Ojca odsłoni wyżej. Odsłoni wszelką zasłonę. Że będziemy go oglądać twarzą w twarz. Tak to jest takim obrazem żywa Boga. Ale tu odsłonił w Jezusie maksymalnie. Nie ma nowego objawienia. Kolejnego objawienia. Jeżeli jest tak zwane objawienia prywatne się pojawiają, czy proroctwo, bo to jest forma proroctwa tak naprawdę, to one nie objawiają i podnoszą tej kurtyny wyżej, ale co robią? Czym jest proroctwo? Jest Bóg, który żyje, który jest między nami, przypomina nam to, co już objawił. Na nowo akcentuje pewne rzeczy w danym momencie historii. Ale kurtyna się już wyżej nie podnosi. Ona się już podniosła w Jezusie w pełni. Czy Bóg objawił nam wszystko? Nie. Tak jak mówiłem, nie. Wiele rzeczy nie wiemy. Nie wiemy, jak się zbudował szatan. Mamy tylko pewne wiadomości, pewne teorie, które Słowo Boże nam daje. Więcej nie wiemy. Nie wiemy, w którym roku zgrzeszył Adam z Ewą. Nie wiemy. Nie wiemy, a nawet toczą się dyskusje, czy to na pewno był Adam z Ewą, czy to jest pewien obraz pewnej społeczności całej. Nie wiemy. Nie wiemy, kiedy będzie koniec tego świata, kiedy Pan Jezus powróci, a lepiej mówiąc przyjdzie, bo On jest bezustannie przychodzący. Nie wiemy. Jezus nam tego nie objawił. Apostołowie dopytywali w Dziejach Apostolskich: Panie, a kiedy przywrócisz Królestwo Izraela? Mamy początek Dziejów Apostolskich, ich to najbardziej interesowało. Kiedy w końcu będzie na nowo Izrael, taki niepodległy, porządny? Jezus im mówi: nie wasza to rzecz, znać czasy i chwile, ale kiedy przyjdzie Duch Święty, otrzymacie Jego moc, będziecie moimi świadkami. Kiedy Królestwo Izraela zostało przywrócone? W sumie w 1968, nie? 1946. Po 1900 lat. Do pewnego stopnia można tak mówić, że coś się wypełniło. Wtedy Izraelici tego nie wiedzieli. Pan Jezus tego nie objawił. Dobrze. Moi drodzy, parę pytań, żeby wam trochę zamieszać teraz. Czy istnieje objawienie w innych religiach? Co jest objawionego na przykład w buddyzmie? Przyjdzie do was buddysta i mówi, że on też ma objawienie. I Budda miał objawienie. Oświecenie miał. Co? Naturalne. No. W tym naturalnym objawieniu, bo tam jest naturalne objawienie, są pewne elementy prawdziwe. Czyli nie odrzucamy, to nigdy nie jest tak, to nie jest podejście Kościoła teraz, sam sobie buddyzm wywołuje we mnie gęsią skórkę. Nie. Tam są pewne okruchy prawdy z tego objawienia naturalnego. I taka jest metoda ewangelizacji starożytna, że jak oni szli, to wyłapywali, co tam jest dobre. Święty Paweł też przychodzi do Greków i mówi: no widzę, że jesteście bardzo pobożni, macie dużo bogów, tu macie duże ołtarze. Oczywiście to jest kopogańskie, ale to macie ołtarz nieznanego Boga. I wykorzystał to, co jest dobre. I z tego dobrego, z tego wyprowadził Kerygmat. To jest mistrz, święty Paweł. Posłuchamy dzień dobry. A potem to doszło do tego.
Ale kilku wierzyło. Kilku wierzyło. Tak robili ojcowie kościoła. Wykorzystywali co na przykład z tej greckiej. Z czego można się zaczepić? Gdzie widzimy pewną kruchę prawdy? I to wykorzystywali do ewangelizacji. Są jakieś tam kruchy. Dlatego choćby moralność w buddyzmie w pewnych momentach jest zgodna z chrześcijańską. Są jakieś elementy, które możemy znaleźć. Tak samo w hinduizmie, to jest taki konglomerat wszystkiego. Jest parę świateł, są różne rzeczy, które są dobre, są podobne, bo są z Bożego objawienia naturalnego, ale jest mnóstwo błędów, nie? Jakby całość, widzimy, że nieraz nawet może mieć jakieś elementy demoniczne też. A islam? A niebezpiecznie poszedł taki filmik w internecie. Ale co tam? A islam? Jest jakieś objawienie? Jest jeden Bóg. Tak, to na przykład to jest objawione w islamie, nie? Skąd oni mają... Islam jest przecież po Jezusie. Więc dla nas to nie jest prawdziwe objawienie. To jest jedynie połączenie elementów prawdziwych z chrześcijaństwa, z judaizmu plus elementów pogańskich. Tym jest islam, takim zbiorowiskiem, synkretyzmem dla nas, chrześcijan. Tak to trzeba nazwać. Choć głośno się tego nie mówi, ale tak jest. To jest synkretyzm, pewne połączenie. Są pewne elementy prawdziwe, nawet są zdania ze Słowa Bożego, tam przerobione, ale są. Jest wiara w jednym, że Bóg jest jeden. Jest wiara w Abrahama. Choć jak patrzymy na całość, to jest całkiem z innego. I mnóstwo błędów w tym. No i najważniejsze dla nas, że nie ma Syna, nie ma Jezusa, nie ma Syna Bożego. A kto nie ma Syna, nie ma też i Ojca. Więc nie może prawdziwie poznać, jaki jest Ojciec. Mimo tego, że może mówić coś o Jezusie, to nie zna naprawdę, jaki jest Ojciec. Okej. No, to jest proste pytanie. Czy po wcieleniu możemy czekać na nowe, głębsze objawienie? Nie. Powiedziałem to. No to też powiedziałem. Czy są objawienia prywatne? Akcentują w danym momencie. W danym momencie przypominają jakiś aspekt objawienia, a nie wprowadzają nic nowego. Czy trzeba wierzyć w objawienia prywatne? No, oczywiście Kościół mówi, że nie. Nie trzeba wierzyć w dane objawienia prywatne, ale tak patrząc, kierując się wiarą, to był troszeczkę brak wiary nasz. Bo jeżeli coś nam daje Bóg, to On wie w danym momencie, co jest potrzebne, co chce nam przypomnieć. Więc nieraz jest to... Z wiary trzeba było przyjąć. Oczywiście nie musimy wszystkiego złego, tylko objawienie jest mnóstwo i jest główne objawienie. Jest objawienie, które mamy w Słowie Bożym. Ale na danym momencie historii Pan nieraz nam coś przypomina. Więc dobrze je brać pod uwagę. Okej. Drugi temat, bo jestem gadułą. Wiara. Wiemy, czym jest objawienie. Kiedy używam słowa objawienie, wiemy, że to ma wiele znaczeń. Ale już rozumiem. Naturalne i ponadnaturalne. Kiedy używam słowa wiary, teraz zobaczcie, jakie to będzie proste. Kiedy już mamy jasność, czym jest objawienie. Bóg, objawiając się, zaprasza nas do relacji ze sobą. I jest to propozycja, która zakłada wolność. Ludzka odpowiedź na to Boże objawienie to jest wiara. Bóg ci się objawia, a ty mu odpowiadasz, tak, to jest wiara. To jest nasza odpowiedź, pozytywna odpowiedź oczywiście, przecież negatywna odpowiedź, to jest niewiara. Na Boże objawienie. Bóg się objawia. Bóg pokazuje, jaki jest, bo chce wejść w relację. Wiara według Biblii to jest odpowiedź tak na propozycję Boga. Jeśli chcesz, możesz mnie przyjąć. Możesz wejść na moją drogę i wędrować razem ze mną, żyć moim życiem. To jest zaproszenie do komunii, do wspólnoty. Tym jest wiara. Więc wiara jest też jakimś początkiem miłości, jakąś formą miłości. Przeczytajmy wspólnie, co mówi nam święty Jan. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. Jan dochodzi do takiego momentu, że Bóg ci się objawia, ty odpowiadasz wiarą, macie relację, a jak On jest miłością, to ty też musisz kochać.
Czyli wiara naturalnie, chrześcijańska wiara prowadzi do miłości. To jest z sobą związane. Wiara bez miłości, bez uczestnictwa, jest martwa. Wiara, która działa przez miłość. Tak mówi święty Paweł. To jest ważne, bo czasami mamy takie trochę abstrakcyjne myślenie o wierze. Troszeczkę protestanci w tym mają problem, bo bardzo często rozdzielają to, wiarę i miłość. To zrobił też Marcin Luther, rozdzielił to. Akcentując tak bardzo wiarę, że w pewnym momencie jakby to, że to jest co innego, że to jest całkowicie rozdzielone, wiara i miłość. Nie, nie, nie. Wiara jest początkiem. Jest rozpoczęciem, ale prowadzi do miłości. Nie może być jedno bez drugiego. To nie jest chrześcijańska wiara. Możemy rozróżnić w wierze dwa takie wymiary. Jaki? Osobowy i przedmiotowy. Czyli jeśli wierzę, to najpierw to jest akt... Wiara to najpierw akt osobowy. To jest tak w relacji z drugim człowiekiem. Przychodzę na przykład do Marysi i zaczynam Marysi różne rzeczy mówić, objawiać. I Marysia zaczyna wierzyć mi najpierw, jako sobie, a potem wierzy w to, co ja mówię. Bo jestem uśmiechnięty, więc mu wierzyła. A potem zaczyna wierzyć w te treści, które jej przekazuję. Wiara ma dwa wymiary, zobaczcie. Osobowy i przedmiotowy. Ten osobowy to jest taki akt wiary, relacja, bliskość z nim. Ale jest też, nie można zapomnieć, czy zanegować tej drugiego aspektu wiary, przedmiotowego. Bo wierzę w te wszystkie prawdy i misteria, które Bóg nam objawia. Można by prościej to powiedzieć tak. Pierwszy aspekt to jest wierzę Ci. Wierzę Tobie, ufam Tobie. To jest ten pierwszy aspekt. A drugi? Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. To jest kredyt, ale zobaczcie, to jest to. To jest zawartość wiary, w co wierzymy. Bóg nam się objawił, mam z Nim relację, ale On też mi dużo rzeczy powiedział. O mnie, o świecie. Wierzę w to wszystko, co powiedział. Wierzę w co objawił. Starożytni stworzyli kredo właśnie po to, żeby ochronić ten wymiar przedmiotowy. Bo to było dla nich oczywiste, no osobowe, mamy relacje z Nim. Jak nie mam tej relacji, to jest tylko pewien zestaw wiedzy. Ale jak nie mam dobrego, poukładanego tej wiary przedmiotowej, dlatego teologia tym się zajmuje, w co wierzymy, to źle wierzę. To wierzę w błędy pewne mogę wierzyć. I ta moja wiara nie będzie pełna. Nie będzie to cała Ewangelia. Okej. Dalej. Teraz taki ładny cytacik z katechizmu. Przeczytajmy sobie razem. Jak wyznaję osobowym przygnięciem człowieka na Boga, równocześnie i w sposób nierozdzielny, jest ona dobrowolnym uznaniem całej prawdy, którą Bóg objawił, jako osobowe przygnięcie człowieka do Boga i uznanie prawdy, którą On objawił. Wiara chrześcijańska różni się od wiary w osobę ludzką. Jest więc słuszne i dobre uwierzyć się całkowicie Bogu i wierzyć w sposób absolutny w to, co On mówi. Byłoby rzeczą daremną i fałszywą układać taką wiarę w stworzeniu. Rozumiemy? Jaka jest różnica? To jest absolutna wiara. Bogu. To jest zaufanie, zawierzenie się całe i to wszystko, co powierzę. Ja wierzę to, co Bóg nam objawił. Objawił w to, że jest Trójcą. Choć tego nie widzę, mogę doświadczyć na modlitwie, a nie widzę tego, ja to wierzę. Absolutnie wierzę, bo mi to objawił. A On jest prawdopodobny. Inaczej jest z wiarą człowieka. Tak samo my opieramy nasze relacje na wierze. Nie da się inaczej. Wierzymy temu, co drugi mówi. Ufamy
I też wierzymy tym słowom, które przekazuje. Ale to nie jest absolutne nigdy wiara. Zawsze potrzeba, to jest KKK 150, zawsze potrzeba takiej jasnej rozróżnienia, że to jest tylko stworzenie. Okej. A teraz prowadzi do kolejnego ważnego tematu, tradycji. Tutaj też jest dużo nieporozumień. Co to znaczy? Polskie słowo tradycja pochodzi z łacińskiego transdare, czyli przekazywać. Z greckiego paradizos, paradido, przekazywanie. Przekazywanie. Dlatego definicją tradycji najprościej można powiedzieć, znaczy prościej można, ale to jest taka standardowa definicja, a potem sobie to jeszcze uprościmy. W znaczeniu katolickim to jest proces i treść przekazu prawdy objawionej, która pochodzi ostatecznie od Jezusa i apostołów. Bardzo ważna rzecz. Jezus przyniósł objawienie. Apostołowie w to uwierzyli. Ale Jezus nic nie napisał. Tak? Czy coś napisał? Nie. Napisał, ale co? Ale to było palcem na ziemi. Raczej już tego nie ma. Zobaczcie, zostaje apostołowie. I apostołowie przekazują to, co mówi Jezus. Tradycja. Ale apostołowie, czy coś spisali, do końca nie jesteśmy pewni. Przynajmniej część listów jest apostolskich. Ale Ewangelie nie są apostołowie, są ewangeliści, to są ich następcy już, ci, którzy ich znali. Apostołowie głoszą słowo, przekazują tradycję. Tradycję o Jezusie, objawienie przekazują. W pierwszych latach chrześcijaństwa, to jest dobre, to nie jest 5 lat, to jest 30, nim została spisana pierwsza Ewangelia. To jest do 70, aż została spisana Apokalipsa, Ewangelia Jana. To Słowo Boże, objawienie jest przekazywane ustnie. Przekazywane. I w końcu jest ono spisane, spisywane, to też jest pewien proces, o tym sobie chwileczkę, troszkę, nie, dzisiaj tego nie powiemy. I to spisane Słowo Boże, to jest spisany moment tradycji. To jest spisany przekaz ustny. I teraz tak. Nasi bracia protestanci mówią tak. Mamy Słowo Boże, to mamy wszystko. To wiemy wszystko, mamy wszystko, co Bóg nam chciał objawić. To nam wystarczy. Wszelkie tradycje, to Pan Jezus potępiał, powiedział, że ci Żydzi się trzymają tradycji ludzkich, a nie trzymają się Bożego objawienia. To jest taka pułapka, którą w XVI wieku wpadli, dopiero protestanci. Przez tych prędzej wieków do dzisiaj Kościół wierzy inaczej. Ten przekaz tradycji był spisany w pewnym momencie, to Słowo Boże zaczęło być spisane, a to też jest proces, to są lata i też to jest bardziej skomplikowane, ale bezustannie trwała tradycja apostolska. Spisane Słowo i tradycja apostolska zawsze idą razem. To nie jest do rozdzielenia. Dlaczego? Prosta rzecz. Mamy fragment Słowa Bożego spisanego, czyli spisane Boże objawienie. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. I w drugim miejscu, kto zostawia swoją żonę, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. Czyli mamy pewne objawienie Boże. Ale jak je rozumieć? Idziemy do jednych naszych braci protestantów i pytamy, no jak to jest? No na podstawie Słowa, bo tylko Słowo wierzymy w Słowo Boże, to jest pełne objawienie i wszystkim. No, nie można się rozwodzić. Przynajmniej nie powinno się. Idziemy do drugiej, powiedzą, no nie można się rozwodzić, chyba, żeby cię żona zdradziła. Idziemy do trzeciego, mówi tak, tylko, wszyscy mówią, to jest tylko Słowo Boże. Wszyscy wierzą tylko w Słowo Boże, nic więcej. Powiedzą, no nie można się rozwodzić, ale miłosierdzie jest większe, więc no, gdyby się jednak to rozpadło i nie ma szans, no to się można rozwieść. Każdy zrozumie to Słowo Boże inaczej, bo nie wiedzą, jak rozumieli apostołowie, jak jest tradycja apostolska rozumienia tego spisanego słowa.
My tylko potrzebujemy tradycji. A tradycja, najprościej mówiąc, tradycja to jest rozumienie Słowa Bożego. To sposób rozumienia Słowa Bożego. Zobaczcie, proces i treść przekazu prawdy objawionej, która pochodzi ostatecznie od Jezusa i apostołów. Jezus, apostołowie i ona jest przekazywana dalej, w Kościele. Starożytni bardzo tego pilnowali. Bo bardzo dużo pojawiało się błędnych nauk, gnostyckich choćby, którzy mówili, że są dwóch bogów, jest dobry i zły Bóg. Pan Jezus to jest taki dobry Bóg, a ten Bóg Starego Testamentu to jest zły Bóg. Tacy się pojawiali goście, mnóstwo ich było. Takie rzeczy opowiadali. Więc mówili, nie, to jest nieprawda. Nawet pisali Ewangelię, tę Ewangelię Tomasza, Ewangelię kogoś tam, dopisywali takie różne bajery. A oni mówili, nie. Prawdziwe słowo, prawdziwe objawienie jest tylko tam, gdzie jest zachowana tradycja apostolska. I ojciec Efraim będzie o tym mówił. Takim strażnikiem tradycji są biskupi, sukcesja apostolska, sukcesja następców biskupów. Starożytni robili sobie takie listy biskupów, po biskupie tym był tym, po tym był tym, po tym był tym. Jedno po drugim, że my wiemy, że my się trzymamy od apostołów, że mamy tradycję apostolską. Do dzisiaj każdy biskup na świecie jest wyświęcony przynajmniej przez trzech biskupów. To jest od starożytności. Każdego biskupa święci przynajmniej trzech. I każdy z nich był przez trzech. I tak jest aż do apostołów. Od starożytności pilnowano tego, żeby więź tradycji była strzeżona przez sukcesję. Ale dobrze. Teraz taka skomplikowana tradycja, definicja, jest ich dużo. Nie martwcie się, że tak to skomplikowanie wygląda. Tradycja przez duże T. Bo za chwilę sobie powiemy o tradycjach przez małe T. Ale tradycja apostolska to całokształt modlitw, nauki, życia, wiarę chrześcijańską, które Kościół otrzymał od Jezusa i apostołów. Przekaz tego objawienia. Tradycja jako żywy wzorzec przekazywany z pokolenia na pokolenie w swoim zrębie została ustalona raz na zawsze u początków istnienia Kościoła. No bo to się nie zmienia. Ta tradycja jest jedna. I jest niezmienna. Jednakże jej rozumienie i sposób wyrażania pod natchnieniem Ducha Świętego urzeczywistnia się w każdym pokoleniu na nowo w sposób odpowiadający wyzwaniom danego czasu. Czyli tak jak Bóg nam się objawił, jest to przekazywane w tradycji, to jest niezmienne. To, że mówi nam objawienie, że Bóg jest jeden, jest w Trójcy, że Jezus przyszedł na krzyżu, umarł na krzyżu za nas, zmartwychwstał, to jest niezmienne. Ale sposób rozumienia tego w ciągu wieków jest pogłębiany. Jest zmienny sposób, jak wyrażamy tą wiarę. Rdzenie jest niezmienne, ale sposób wyrażania jest zmienny. Przykład? Tradycją apostolską jest Eucharystia. To jest tradycja pochodząca od samego Jezusa. Tradycja, która jest niezmienna, że zostawił nam siebie w Eucharystii. Ale sposób przeżywania jest inny. Był w starożytności. W starożytności przynajmniej gdzieś do 4 roku były zawsze każda Eucharystia była połączona z agapą. Czyli było sprawowanie, najpierw była liturgia słowa, to było zawsze. Bo to było przejęte z pierwsi apostołowie do Żydzi, więc przyjęli to z liturgii w synagogę. Zawsze było czytanie słowa, homilia, potem dzisiaj nazywamy to przeistoczeniem, Pan Jezus jest między nami w Eucharystii, a później był czas wspólnego świętowania. Jest, pijmy i się bawmy. Tak to było w starożytności, mniej więcej do 4 wieku. Chrześcijanie na przykład do 4 wieku w modlitwach za zmarłych robili, używali takich libacji, troszeczkę pewnych elementów przyjęli od pogańskich, że tam na grobach zmarłych też świętowali. Potem tego zaniechano ze względu na te właśnie pewne konotacje pogańskie. Albo na przykład, kiedy Ewangelia trzeba przychodzić do Słowian, to u nas były zwyczaje wśród naszych ojców, że palono zwłoki. U nas, między innymi to też były takie pogańskie pewne praktyki. I wtedy Kościół mówi, nie róbcie, nie róbmy tego. Pojawia się tradycja nie robić tego, ze względu na to, żeby wiara w zmartwychwstanie była wyrażona też w tym, że składamy ciało do grobu.
I pierwsi nasi Słowianie, nasi ojcowie, którzy przestali palić zwłoki, to robili to z wiary. Dzisiaj już tego niebezpieczeństwa nie ma, więc tam znowu można palić, ale no, to bardziej skomplikowane. Ok? Rozumiemy tradycję? Teraz tradycja przez duże T i tradycja przez małe T. W Kościele istnieją różne tradycje. Tylko ta tradycja apostolska przez duże T, ta, która przynosi nam objawienie, jest niezmienna. Przez małe T są przeróżne formy, w jaki sposób ją wyrażamy. Tradycja przez duże T to tradycja wiary, tradycja dogmatyczna, apostolska. Ta tradycja przez duże T jest w Słowie Bożym, ale jest też, tworzą nią też sposób rozumienia tego słowa. Symbole wiary, dogmatyczne sformułowania soborów, wypowiedzi ex cathedra, nauczanie ojców, doktorów, bez wiary, liturgia. A te tradycje przez małe T są przeróżne praktyki codzienne. Sposób, w jaki się modlimy różaniec. To jest tradycja przez małe T, to jest zmienne. To się zmieniało. Papież dodał ostatnio, 10 lat temu, dodał na przykład czwartą tajemnicę. To jest sposób tylko, jak przeżywamy wiarę we fragmenty Słowa Bożego, medytujemy je, radosne, smutne, paschalne, chwalebne i teraz światła. To jest tylko sposób przeżywania. Kościół Wschodni tak nie robi. Kościół Wschodni na przykład rozważa bardziej, śpiewając akatysty, takie, śpiewając takie pieśni nastające. I tak, to jest mała tradycja, przez małe te. Dużo mamy takich tradycji. Sama Eucharystia jest tradycją przez duże te, ale sposób, jak się celebruje, to już przez małe te. Rozumiemy? To rozróżnienie? Czasami nam się to miesza. Nasi bracia lefebryści, dla nich to jest jedno. I oni, jako że na mszy świętej przez wieki, msza tak zwana trydencka, ale prędzej też. Sprawowano to w taki sposób, ksiądz nie mógł rozdzielić po przeistoczeniu, nie mógł rozdzielić tych dwóch palców i nie mógł tutaj ponad rozstaw ramion rok rozdzielić, bo to byłby grzech, bo to nie było tak precyzyjnie. To do dzisiaj się lefebryści upierają, że tak trzeba, bo to jest najlepszy sposób, najdoskonalszy, przez Boga objawiony, nie jest. To jest piękny sposób przeżywania tradycji, doceniamy go, szanujemy i do dzisiaj można w ten sposób sprawować liturgię, to jest forma nadzwyczajna, mamy cieszenie każdego miesiąca. To jest dobry sposób, nic złego, nie? Jest każdego miesiąca, ale nie możemy się uprzeć, że to jest jedyny sposób. Że to jest tradycja apostolska, nie jest. Bo zaczynamy mieszać to, co najważniejsze, z różnymi rzeczami mniej ważnymi. I teraz dopiero wchodzimy w Słowo Boże. Czym jest Słowo Boże? Żyjecie jeszcze? Jesteście w stanie jeszcze wysłać? Kredyty muszą wytrzymać półtorej godziny, pół godzinki przerwę, znowu półtorej godziny, czasami 6 godzin przerwę. Ale to nawet mi się już nie chce potem. Okej. Okay. Pismo Święte jest fundamentem chrześcijaństwa, oczywiście. Tak jest. To jest księga natchniona. To Boże natchnienie, inspiracją, to je wyróżnia spośród wszystkich innych ksiąg. Boże natchnienie. Przeczytajmy sobie, co nam mówi święty Paweł. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. I jeszcze drugi fragment, co nam mówi święty Piotr, żeby był Piotr i Paweł razem. Nie zwoli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Pismo od Boga natchnione. Czyli wśród wszystkich pism, milionów różnych pism, które były w starożytności, są dzisiaj, jest tylko jedno, które jest natchnione. To objawienie jest spisane tylko w jednej księdze. W
Słowie Bożym. Oczywiście wielu ksiąg jest pięknych, jest z Bożej inspiracji pewnych, moglibyśmy powiedzieć, że jak się to czyta, to porusza. Tak, to święte działa. Ale tylko to jedno zasługuje na tą nazwę, że ono jest księgą natchnioną. I ono jest do wszystkiego pomocne i ono jest spisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Co to znaczy? Natchnienie biblijne oznacza, że Biblia, dzieło wielu ludzkich autorów, które napisali, zredagowali poszczególne księgi, fragmenty, jest jednocześnie i przede wszystkim dziełem Boga. Czyli, mówiąc prosto, Duch Święty wśród pierwszych chrześcijan, jeszcze autorów starożytnych, kiedy mówimy o Starym Testamencie, działał w ich sercu w taki wyjątkowy sposób. I prowadził ich do tego, że spisali pewne rzeczy w taki sposób to, co miało być spisane, że jest objawieniem Bożym. To jest czasami dłuższy proces. Kiedy na przykład została spisana pierwsza Ewangelia, Ewangelia Marka, to jest około roku 60-63. To zanim to zostało spisane, to już po śmierci Jezusa zaczęto pewne rzeczy spisywać. Pierwsze co były, to tak zwane logia, słowa. Jezus powiedział to i to. Jezus powiedział to i to. Takie spisy słów Jezusa. Odnaleziono je. Pewne fragmenty tego. Takie logia. Potem bardzo szybko zostało spisane właśnie logia i bardzo szybko po zmartwychwstaniu zostały spisane męka. Jest ciekawe, że to było najważniejsze dla uczniów. Męka. Cała Pascha. Słowa i Pascha, nie? I potem poszczególni, dlatego zobaczymy, że Pascha we wszystkich Ewangeliach jest bardzo podobna. Poszczególni autorzy głosili, poszczególni apostołowie głosili, poszczególni uczniowie, rdzenie zawsze ten sam, ale jako pomoc ewangelizacji mieli już spisane teksty. Pierwsze słowa Jezusa, żeby pamiętać, przekazywać dalej, mękę Pańską. Potem z tego powstały pierwsze kompilacje, i w roku, około roku 60 święty Marek, mając już tyle różnych, już pod natchnionych tekstów, spisał Ewangelię. W całym tym procesie działał Duch Święty, by doprowadzić do tego, by to Słowo Boże, by Ewangelia właśnie Marka, by ona spisała, by w nim było zawarte Boże objawienie dla nas. Z jednej strony działa to Bóg, a z drugiej strony, czytając te teksty, widzimy cały ten proces. Możemy zobaczyć różne elementy literackie. Możemy zobaczyć nawet różne autorów. Ewangelia Marka ma dwa zakończenia. Masz słowo Boże? Otwórzmy ostatni rozdział i zobaczymy ciekawą rzecz. Czytam od Marka, bo jest najprościej. Zobaczmy sobie, to są dwa zakończenia. Pierwszy jest rozdział 8. Pierwszy werset, rozdział ostatni, ale werset 8. Zgadza się? Jest opisanie pustego grobu i omówienie o tym, że pierwsze apostołki, te, które głosiły apostołom, tylko słowo, one też od razu głosiły, poleciały do apostołów, wyszły, uciekły, ogarnął zdumienie i strach, ale nikomu nic na razie nie powiedział, bo się bał. I to wersety od 1 do 8 opisują pierwsze spotkanie zmartwychwstałego. A wersety od 9 znowu opisują to samo, od zmartwychwstania, choć troszeczkę inaczej. Że po zmartwychwstaniu najpierw się ukazał Marii Magdalenie,
A werset pierwszy mówi, że Marii Magdalenie, matce Jakuba i Salome. Najprawdopodobniej była pierwsza redakcja Ewangelii Marka i ona się kończyła na rozdziale 8, ale że brakowało takiego mocnego potwierdzenia zmartwychwstania i nie było w niego wstąpienia opisu, to ostatni autor, nazywamy go Markiem, ufamy, że to jest Marek, nie jesteśmy pewni, że to na pewno święty Marek, to święty Marek, na przykład to był jego spisa, jego słowa, które głosił, a ktoś to spisał, nie? Do końca tego nie wiemy takich rzeczy, takich szczegółów, nie musimy, to nam nie jest odmienne. Dodał to drugie zakończenie i w taki sposób Ewangelia, widzimy cały proces, że to się tworzyło. To nie jest doskonałe dzieło pod względem literackim. To nie ma, widzimy, że to jest proces tworzenia się. Bo byli ludzcy autorzy, ale cały czas działał Duch Święty. Dlatego z Księgą Objawienia. Widać ten ludzki rys, ludzki styl pisania. Marek inaczej pisze, dużo słabiej pisał po grecku, błędy robił po grecku, niż na przykład Łukasz. Łukasz to jest miejsce, to jest on jak głosił, to jak taki wytrawny głosiciel. Piękne słownictwo, bogate. Marek tak prosto. Jezus według czterech części tego kursu poznaje ten temat lepiej. Więc zobaczcie, moi drodzy, dwóch autorów, Bóg i człowiek, Słowo Bożego. Jest ten ludzki rys, czasami to nawet sprawia. Marek na przykład nazywa Genezaret morzem, a to jest jezioro. Ale tak się mówiło i on taką, jaką miał wiedzę, tak ją użył. Bóg użył tej wiedzy, które miał, tej stylu, tego jego, tych darów, które miał. Łukasz oczywiście już poprawia. Jezioro Genezaret, on wszystko robi precyzyjnie. On to wszystko ładnie, to jest jezioro, nie jest morze. Ale Bóg się tak samo pięknie posługuje Markiem. Bóg w Biblii poprzez tą literacko-teologiczną twórczość konkretnych ludzi odsłonił prawdę o sobie i swoim zbawieniu. Więc Biblia ma dwóch autorów. Boga, teologicznie nazywamy przyczyna główna, i człowieka, przyczyna podporządkowana. Super! Jest dwóch autorów. Główny jest Bóg. Ale ten ludzki, i to tym się różnimy też, kiedy interpretujemy Biblię od naszych braci protestantów. Bo oni, kiedy interpretują Biblię, to troszeczkę wierzą jak muzułmanie, że ona tak spadła z nieba. Oczywiście przesadzam, nie? Ale czasami tak mi się wydaje, że ona jest taka kompletna, dokładna, i to Bóg tak jakby mówił do ucha temu Markowi i mówi, nie, przecinek teraz, nie. Dwukropek. Tam nie było przecinków i dwukropków na tym czasie. Pisało się ciągle. Nie. Kiedy oni interpretują Słowo Boże, my to nazywamy interpretacją fundamentalną, fundamentalistyczną nawet czasami, to interpretują ją tak dosłownie, że nie uwzględniają tego ludzkiego elementu. Przykład? Mamy w Starym Testamencie święto Jom Kippur, tak? Oczyszczenia świątyni. I tam jest z tym na układaniem rąk, nie? Zgadza się? Na tego kozła. No tylko, że jest problem, jest napisane, już teraz nie znajdę tego, kiedy to święto jest obchodzone, którego ma być obchodzone. A mamy gdzieś to święto opis, że to jest ono było obchodzone faktycznie? W taki sposób jak nigdy. Są dwa wspomnienia o obchodzeniu tego święta, ale w innych terminach. W Księdze Zdraszy, Najemniasza. Najprawdopodobniej to święto, był pewien proces jego powstawania i ono tak naprawdę zaistniało dopiero po niewoli babilońskiej. Dopiero wtedy mamy opisy, prędzej go nie było. Ze związku też z tym, że Żydzi odkrywali to Boże objawienie teraz pełni. Dla protestantów, nie patrząc w ogóle na ten ludzki pewien proces kształtowania się, biorą pewne rzeczy dosłownie. Tak samo, no więc mają z tym problem, no bo jak to święto, no było, nie było, no tak, ale są różne daty, kiedy się je obchodzi,
prawo mówi, że trzeba obchodzić, a nikt go nie obchodzi w tym, tej dacie, której jest nakazany. Każdy, kto tylko obchodzi, to obchodzi w innym terminie. Nie do rozwiązania pewna sprawa. Albo na przykład stworzenie człowieka, czy stworzenie świata jest 7 dni, to taka interpretacja fundamentalna nie bierze pod uwagę to, że to jest pewien literacki hymn, piękny hymn o stworzeniu. Kiedy piszesz hymn albo śpiewasz hymn, to nie dajesz precyzyjnych terminologii technicznej. To jest hymn, który ma sławić Boga. I to jest hymn, że Bóg stwarza przez 7 dni, jest 6 dni stworzenia, pierwszy i czwarty dzień, pierwszy dzień, co jest stworzone? Niebo i ziemia. A w czwarty dzień jest przeozdobione niebo i ziemia. W drugi dzień co jest stworzone? Sam nie pamiętam, sprawdźcie. A w każdym razie w piąty dzień jest to przeozdobione. W trzeci dzień jest przeozdobione, w szósty dzień jest przeozdobione to, co było stworzone w trzeci. To jest piękna kompozycja hymnu. A nasi bracia, niektórzy protestanci, jak sobie zobaczcie na YouTube'a, to są świetne filmiki, gdzie można się naprawdę uśmiechać porządnie. Jak kościół to udowadniają, że to jest dosłownie. Że tak trzeba dosłownie rozumieć, że to jest jeden dzień, bo jeden dzień jest 1000 lat, więc to chodziło, że to jest 6000 lat i to w sumie tak pasuje, bo Ziemia ma tylko 6000 lat, a to jest nieprawda to, co tam mówią, to, co mówią tam naukowcy, bo no, i zaczynasz wchodzić takie absurdalne, bo nie rozumiesz Słowo Boże, nie patrząc na to, jak Bóg chciał go nam dać, że to jest pewien proces i dwóch autorów, boski i ludzki. Jest ten ludzki wymiar, który odczytujemy, który dopiero nam, kiedy go uwzględniamy, pozwala nam w pełni zrozumieć to Słowo. Ok, co było drugiego dnia? Niebo. A co jest piątego dnia? Gwiazdy na tym niebie. Trzeciego dnia co jest? Woda. A szóstego dnia? Ryby. Ryby i zwierzęta. To jest piękny hymn, piękna kompozycja. Pierwszy dzień i czwarty odpowiadają sobie. Drugi, piąty, trzeci, szósty. To jest tylko przykład. Ok? Boskie pochodzenie Pisma nie znosi jego ludzkiego charakteru. Konstytucja dogmatyczna o objawieniu, Dei Verbum, Sobór Watykański II, uczymy się takich pięknych dokumentów Kościoła. To jest bardzo krótki dokumencik, piękny, właśnie w Słowie Bożym. Objawienie. W Piśmie Świętym Bóg przemówił przez ludzi na sposób ludzki. Piękna taka synteza. W Słowie Bożym Bóg przemówił do nas przez ludzi na ludzki sposób. Natchnienie Biblii oznacza, że jest ona święta i bezbłędna. Tak? No jakoś nie ma potwierdzenia. Jest święta i bezbłędna? W końcu nie oznacza, że nie ma w niej błędu. Jest to sprzeczne? Nie. Bo są w niej błędy i nieścisłości historyczne, geograficzne, fizykalne, sprzeczności pomiędzy różnymi fragmentami. Dwa opisy stworzenia. Niektórzy by się mogli uprzeć, że jest problem. Albo ile razy ten konkurs zawiał? Bo w jednej Ewangelii, że dwa razy, a w drugiej, że trzy razy. Co? Jest problem. Są pewne nieścisłości. Ale wiecie co? To jest bardzo dobrze, że są te nieścisłości. Bo to nam pokazuje, że to są prawdziwi ludzcy autorzy. I Bóg przez ludzkich autorów objawia bezbłędnie prawdę zbawczą. Zbawczą dla nas. I co do prawdy zbawczej nie ma żadnych dylematów. Nie ma sprzeczności żadnych. Co do prawdy zbawczej. Co do prawdy historycznej, bo spisywali ludzie, którzy mieli taką wiedzę historyczną i my dzisiaj, mając inną wiedzę historyczną, możemy powiedzieć, tak nie do końca było, że w tym roku panowania tego i tego, nie, to było 5 lat wcześniej. Bo jeszcze liczymy ten czas inaczej i tak dalej, i tak dalej. Nie. Albo, że to jest morze Genezaret, a ono nie jest morze. To nam pokazuje tylko prawdziwość tych ludzkich autorów, że to ludzie z tej kości i to też pokazuje, że Słowo Boże było niezmieniane.
poszczególni autorzy, następni, którzy przepisywali Słowo Boże, nie poprawiali pewnych rzeczy. Okay? Pismo Święte i tradycja. Teraz to połączmy już, bo już powoli musimy lądować. Mówiliśmy o tradycji, teraz o Słowie Bożym, teraz żeby to tak połączyć jedno z drugim. Tradycja poprzedza spisanie całego Pisma Świętego. Zgadza się? Samo Pismo jest pewnym momentem, częścią tradycji. Bo rozumiemy cały proces przekazu tradycji i w pewnym momencie spisane zostało. Zaczynamy używać troszeczkę trudnych sformułowań. Pismo Święte jest wyrazem tej autentycznej, nieskażonej wiary. Czyli tej tradycji przekazu objawienia nieskażonego. Dlatego jest wyjątkowym momentem tradycji. Możemy powiedzieć jak czym? Co to znaczy? To głupio strasznie brzmi. Ale to jest coś ciekawego. Biblia jest normą. Kiedy musisz mieć jakieś... kiedy coś sprawdzasz, coś rozeznajesz, to musi być według czegoś sprawdzasz. To jest pewna norma. Norma, która normuje, według której wszystko inne sprawdzamy i ona nie jest normowana. Czyli ją już z niczym nie sprawdzamy. W takim znaczeniu, że z nią się już nie da dyskutować. Tak, tak. To jest norma, która normuje i już nie jest normowana. Czym jest więc tradycja? Rozwijająca się w historii tradycja wiary jest zasadą interpretacji, rozumienia i wykładni prawdy zbawienia zawartej w Biblii. Tradycja jest więc normą, normowaną przez Biblię. Tak prosto. Tam było jeszcze gorsze sformułowanie. Ja to już puściłem. Tak jak wróciłem. Czerwów męczy jeszcze kończy. W tym fragmencie przekazu tradycji Bóg to tak pięknie zrobił, że to Słowo Boże, kiedy zostało spisane, to ono jest przekazem objawienia pięknym i czystym. Ale mamy słowo... I to jest norma, według której wszystko inne badamy, naszą wiarę. Ale jest tradycja, która jest zasadą interpretacji tego słowa i to jest norma, która normowana jest tylko przez Biblię. Przykład. Prosto. O! Nie jest proste. Nie jest proste. Tak? Rozumiemy to? No nie za bardzo. Myślę, dam przykład. Dam przykład. Kwestia takie rzeczy, które są na przykład dyskusyjne dzisiaj. Małżeństwo? To jest proste, nie? To już było w sumie. Okej, okay, ale może być na tym przykładzie małżeństwa. Mamy normę, którą jest Słowo Boże, które nam mówi, kto da swoją żonę, bierze inną podmiot cudzołóstwo, a ta, która odchodzi swojego męża, bierze innego podmiot cudzołóstwo. Zgadzamy się? To jest norma, z nią nie dyskujemy. Ale teraz w jaki sposób to rozumieć, czyli w jaki sposób interpretować to, potrzebujemy normy, która jest normowana przez Słowo Boże. Norma, która nie wyszukuje czegoś innego, ale tylko zajmuje się rozumieniem tej normy, która nie jest normowana. Prościej. Prościej się nie da. Dobra. Nie używamy tego, prościej. Po prostu mamy Słowo Boże. Jak go interpretować, mówi nam tradycja. Przez dużą tę. Święcenia kobiet. Święcenia kobiet jest troszeczkę bardziej skomplikowane. A w ogóle no to jest dużo bardziej skomplikowane, bo mamy tak. Same święcenia co do diakonatu nie jest droga zamknięta dla kobiet.
nie ma ostatecznej decyzji Kościoła, że kobiety nie mogą być diakonisami, bo były starożytności, do końca nie wiadomo, jakie miały znaczenie. Papież nawet ostatnio, to nas ostatnio było, parę dni temu czytałem Kościół, że chce powołać komisję, żeby to zbadać do końca tą kwestię, bo diakonisty były w starożytności, tylko mogły być różne funkcje. Niekoniecznie te same, które były funkcjami męskich diakonów, ale mogły być. Związane ze święceniami, bo może nie miały... No miały, no właśnie miały. Jakąś formę miały, no. Problem, znaczy kwestia jest taka, że to jest diakonat, ale nie, bo prezbitera i episkopat, czyli biskupstwo i prezbiterat są stopniami kapłaństwa. I tego nie było w tradycji nigdy. Tego w tradycji nie było, na podstawie, nie mamy tego w tradycji. Kiedy się dopominają święci kobiet, wiele środowisk, to papież ogłosił taki dokument też, uznał, że nie możemy wykroczyć poza to, co mamy w normie. Normującej, nienormowanej normie, która jest normowana przez Biblię. Nie mamy ani w Biblii tego, a tradycja nigdy nie interpretowała tych tekstów ustanowienia apostołów, nie interpretowała w kontekście kobiet też. Nigdy nie było tego. Było tylko co do diakonis, ale nigdy co do apostolskiej posługi i prezbiterów, bo oni są jakby przedłużeniem tej apostolskiej. Okej? Ale to jest temat na dłuższą kwestię, jakbyście chcieli, to trzeba było pozgłębiać jeszcze więcej rzeczy. Nie istnieją więc dwa źródła objawienia. To nie jest tak, że więc mamy Pismo Święte i tradycję, dwa objawienia. Nie. To już Sobór Watykański Trydencki mówi o tym, że jest jedno źródło objawienia, on go nazywa Ewangelią. Jest jedna źródło Ewangelia, źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i nauki dotyczącej obyczajów. Sobór Watykański II mówi jeszcze tak piękniej. O! Jedynym źródłem objawienia jest sam Bóg, a Jego pełnią jest Jezus Chrystus. To objawienie jest przekazywane z pokolenia na pokolenie przez dwa kanały, przekaźniki. Pismo Święte i tradycje, które... I teraz taki fajny tekst, przeczytajmy go wspólnie. Ściśle łączą się ze sobą i przenikają. Obydwa bowiem wypływają z tego samego Bożego źródła, zespalają się jak jedno i zmierzają do jednego celu, albowiem Pismo Święte jest Słowem Boga utrwalonym na Piśmie pod natchnieniem Ducha Bożego. Święta zaś tradycja, Słowo Boga, powierzona apostołom przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego, przekazuje w całości następcom apostołów, aby swoim przepowiadaniem, oświeceniem duchem prawdy, wierni postrzegli, ukazywali i szerzyli. Jedno źródło objawienia, sam Bóg, Jezus Chrystus i przekazywane dwa kanały przekazu tego objawienia, Pismo Święte i tradycja. Więc wnioski. Kończymy. Pismo Święte i tradycje się przenikają. Nie da się inaczej. Kiedy patrzymy na historię, to widzimy, że kiedy pojawiają się spory, jak rozumieć dane prawdy wiary, to wtedy bardzo mocno ten element tradycji jest podkreślany. Tych sporów, starożytność, na przykład ta gnoza, tych dwóch bogów, dobry i zły, bardzo wcześnie pojawiała się kwestia już doketyzmu. Mamy ślady tego u Jana. Doketyści, oni w starożytności w ogóle dużo takich, w kulturze było to greckiej, że było takie rozdwojenie. Duch to jest coś dobrego, ale ciało to jest takie raczej takie coś tam. Trzeba się z ciała wyzwolić. To jest platońskie myślenie, greckie, filozoficzne. Wyzwolenie z ciała. Ciało to jest grób. Tak rozumiano w takim popularnym kulturze tamtego okresu. I dlatego, kiedy zaczęto mówić o zmartwychwstaniu, kiedy Paweł zaczyna mówić o zmartwychwstaniu, to nikt go nie chce słuchać. Bo jak to zmartwychwstanie? To bez sensu. Po co wracać do ciała? Wyzwoliłem się z ciała i ja do niego wracam. To jest absurdalne. To jest w ogóle nie do pomyślenia. I pojawił się nurt, kiedy głoszono Ewangelię. Ktoś nie przyjął całej Ewangelii i zaczął pomieszać trochę tej greckiej myśli i Ewangelii, wyszły doketyzm, czyli zaczęto wierzyć,
pojawiły się takie tendencje, że Jezus nie miał prawdziwego ciała. Bo Bóg, żeby się zniżył do ciała, do takiego mięsa, to w ogóle do myślenia. Bóg jest tak inny, on się w ogóle nie poniżył do czegoś takiego, jest poniżający. To się tylko wydawało, do kiedy wydawać się. Wydawało się, że on miał ciało. A on naprawdę nie miał ciała, to było tylko takie ciało pozorne, duchowe, albo tylko też taka inna wersja, że jak był przez Jordanię, to ten Duch Boży stąpił na niego, ale przed męką od niego odszedł, no bo to tak jak może cierpieć Bóg, to jest poniżające. I tradycja już chroni, by dobrze rozumieć Słowo Boże. Mamy już świętego Jana, który mówi, kto mówi, że Jezus Chrystus nie przyszedł w ciele, źle naucza. To jest nieprawda. To jest pierwszy z Jana, jak już pamiętam. Pismo Święte jest Słowem Boga oddanym na piśmie. Tradycja nie jest Słowem Boga, ale przekazuje Słowo Boga, czyli jest zasadą interpretacji Biblii. Więc Słowo mówi tak. Dlatego całe przepowiadanie kościelne, jak i sama religia chrześcijańska, musi karmić się Pismem Świętym i nim kierować. Czyli wszystko, co robimy, powinno być biblijne. Powinno być wynikać ze Słowa Bożego i by te nasze tradycje też przez małe te też były coraz bardziej przenikane Słowem Bożym. I to jest taka tendencja, którą my się też włączamy jako szkoła ewangelizacji. Kusimy dużo Słowa Bożego. Staramy się nasze takie praktyki, też modlitewne, też coraz bardziej opierać na Słowie Bożym. W zgodzie z tradycją, ale też unikać takich rzeczy, które nie są oparte na Słowie. Nie? Pewne, znamy wszyscy, była kwestia objawień prywatnych. Nie? Nie musimy w nie wierzyć. Tak jak mówiłem, według mnie trzeba się im przyglądać, bo jeżeli są autentyczne, nie? Ale to pewną wiarą byłoby też się tak zobaczyć. Ale jest mnóstwo takich niebiblijnych sposobów duchowości teraz widzimy. Ludzie, którzy żyją tylko objawieniami prywatnymi, tylko rozczytują się w jakichś dziwacznych objawieniach, niepotwierdzonych wszędzie. Mamy Natanka, dzisiaj w Polsce na Natanka. Mamy różno takich dziwnych ludzi, którzy potrafią mieć godzinę konferencję, są na internecie, nie ma fragmentu ze Słowa Bożego. A są tylko, że ten powiedział to, tamten powiedział to, a tu Pan Jezus objawił to, a tu niby objawił tamto, a Polska będzie tam znakiem dla tego, a potem przyjdą kataklizmy. W ogóle niebiblijne to jest. Nie? To mimo, że to jakiś ma kontekst, niby tam o Bogu się mówi, coś tam o Jezusie, ale to niebiblijne, to nie jest biblijny przekaz. Lepiej się od tego zdystansować. Amen. Godzinę rozpocząłem. Dziękuję Wam. Ostefrain. Za pół godziny.